Ania Rubik z chlebem. Ania Rubik z chlebem. Dzień dobry Państwu. Ja mam na sobie wielkopiękną bluzę i zaczynamy. Witajcie. Dzisiaj mam dla Was makijaż Ani Rubik z klipu Chleb Doroty Masłowskiej. A zasadniczo tak, jak ja widziałabym ten makijaż, ponieważ naszpikowany jest błędami makijażowymi. Myślę też tak z lat 90. Zresztą wiecie, cały klip jest osadzony w tej stylistyce i jak patrzę na ten bronzer na całej twarzy albo konturówkę wokół, taką ciemną wokół ust, to aż przypomina mi się podstawówka i ósme klasy, które wyglądały czasami koszmarnie. W makijażu do tej oldschoolowej stylistyki no nie obyło się bez tego, żebym miała dzisiaj na sobie dresową bluzę. Zresztą okazuje się, że pasuje mi do makijażu, także jest nieźle. Jeśli chodzi o projekty offowe, to stylistyka Chleba podoba mi się znacznie mniej niż na przykład projekt Warszawiak. Natomiast Ania Rubik pokazała naprawdę klasę. Nie tym, że się tam wielce mizdrzy, tylko po prostu, że wystąpiła, że dała sobie zrobić taki dziwny makijaż, dała się ubrać w koszmarne ciuchy. No i co? I możemy zacząć omawiać cały makijaż. Na początek oczy, które są całe w błysku. Jest takie zimne srebro wpadające trochę w błękit. I ja chciałam wykorzystać te odcienie szarości, bawić się nimi, ale pamiętajcie, że zawsze powinna być równowaga między matem a błyskiem. Dlatego ja postanowiłam, że ten błysk będzie tylko na powiece ruchomej, a cała reszta, tak jak możecie widzieć tutaj na przebitkach, jest konturowana matami. Pierwszy błąd makijażowy, który widać zarówno w makijażu Ani Rubik w Chlebie, jak i Doroty Masłowskiej, to jest zbyt ciemny podkład. Podkład, jak wiecie, powinien wyrównywać kolor cery do koloru całej skóry. Nie może być tak absolutnie, żeby twarz była taką brązową, pomarańczowo-brązową maską. O ile u Masłowskiej widać to odcięcie bardzo mocno, o tyle u Ani nie rzuca się tak w oczy, ponieważ cała twarz jest rozświetlona. Niemniej jednak, jeżeli chcecie nadać sobie koloru, to lepiej użyć bronzera podkładu jasnego, który wyrówna cały kolor cery. Myślę, że u Ani, gdyby postawić na jasny korektor, takie konturowanie w stylu Kim Kardashian, można by było jeszcze ten makijaż uratować, przynajmniej jeżeli chodzi o twarz. Jeśli chodzi o podkreślanie brwi, to blondynki z bardzo jasnymi włoskami mogą mieć problem i czasami lepiej je podkreślić subtelnie, na przykład jakimś jasno-szarym cieniem, niż robić to kredką i tak, jak to widać w teledysku. Jeżeli już podkreślać brwi i to, żeby brwi miały ostry kontur, to lepiej, żeby ta ostra linia była na dole, tutaj u nasady brwi. I stąd można robić takie małe, drobne kreseczki, co zresztą jest nagrane, widzicie to. I brwi wyglądają o wiele naturalniej i o wiele lepiej. Przechodzimy do makijażu oczu. W klipie widać, że tego perłowego cienia jest po prostu absolutnie za dużo. Cała powieka się błyszczy, wygląda to źle i jest to, jak możecie się domyślać, kolejny ogromny błąd. Żeby tego uniknąć, wystarczy zachować harmonię między matem a połyskiem. Ja zdecydowałam się ten taki zimny, takie zimne srebro wpadające wręcz w błękit położyć tylko na ruchomej powiece. Ale makijaż cały zaczynam od matowej bazy i to będzie cielisty cień, który kładę podług brwiowy
i na całą powiekę ruchomą. Kolejnym elementem w makijażu Ani Rubik, który mocno rzuca się w oczy, jest dość gruba kreska przy górnej linii rzęs, która jest tak ostra, że może optycznie pomniejszać oko. I żeby temu zaradzić, ja postanowiłam narysować ją miękką kredką, którą potem rozetrę. Ale kolejnym krokiem za to będzie jasny szary cień, który nałożę w załamaniu powieki i rozetrę go odrobinę powyżej i dzięki temu będę mieć taki kolor przejściowy, taki transfer pomiędzy tym beżowym cieniem, który nakładałam wcześniej i tym, co będę nakładać zaraz. I teraz pora, by małym pędzelkiem, pencil brush i cieniem z paletki Moi, to jest taki błyszczący, szaro-brązowy cień, w takim średnim odcieniu, można powiedzieć, będę po prostu rozcierać całą tę kreskę, którą narysowałam wcześniej i odrobinę tego cienia znajdzie się też w załamaniu powieki w zewnętrznym kąciku oka. Wszystko dokładnie rozcieram, dokładam cienia tam, gdzie trzeba i puchatym pędzelkiem, którym wszystko wcześniej roztarłam, nakładam inny odcień szarości matowej i też w zewnętrznym kąciku kręcę kółka i wszystko ładnie rozcieram. Ostatnie, co mi zostało w tym makijażu, to zajęcie się ruchomą powieką. Od zewnętrznego kącika nakładam ten cień z paletki Moi, tylko teraz na pacynce, żeby wydobyć intensywniejszy pigment z niego. Wklepuję go delikatnie od zewnętrznego kącika, tak mniej więcej do połowy oka. I tą samą pacynką, tylko inną stroną, nakładam taki mocno błyszczący, tak jak widzicie tutaj zresztą, mocno błyszczący, jasno-szary, taki wręcz srebrny cień. I jadę tak od wewnętrznego kącika aż do 3/4 powieki i całość blenduję znowu puchaczem H74 i czas zająć się dolną powieką. Od wewnętrznego kącika znów będzie to srebrny cień, nie powiedziałam, ale jest to cień z paletki Glory z Slika. A na całej dolnej powiece znalazł się taki średni brąz, też matowy, z paletki Moi. Oczy Ani Rubik czarną kredką, czy też czarnym eyelinerem obrysowane są dookoła. Ja też postanowiłam użyć czerni w tym makijażu, ponieważ jest on przecież wieczorowy. Natomiast oszczędzę sobie zaczerniania wewnętrznego kącika, żeby nie zamknąć oka, nie zmniejszyć go. I staram się też wjechać kredką między rzęsy, żeby nie było prześwitów. Przy oczach zostało mi już tylko podkręcenie rzęs zalotką i wytuszowanie ich czarnym tuszem. Górne i dolne rzęsy tuszuję dosyć mocno i dzięki temu dopełniam ten wieczorowy efekt. Spod oczu pędzelkiem typu Skunks wymiatam ewentualny osypany cień, kładę tam odrobinę pudru i też w miejsca, które pudruję, ja w swoim makijażu pudruję normalnie, czyli czubek nosa i odrobinę brodę. Teraz nakładam rozświetlacz na kości policzkowe, na grzbiet nosa, łuk kupidyna i czubek brody. Policzki, żuchwę i boki nosa wykonturowałam dzisiaj błyszczącym bronzerem i dzięki temu twarz jest wciąż świetlista, taka jak w klipie, ale daje złudzenie lekkiego muśnięcia słońcem, ale bez kiczowatego efektu. Zapewne niektóre z was, tak jak i ja, miały po obejrzeniu chleba klipu taki niesmak, że Ania Rubik po prostu ma konturówką objechane usta i to wygląda strasznie i fu.
Tak, można objechać ciemną konturówką usta, ale błagam, wypełniajcie je potem całe konturówką przed nałożeniem szminki. Dzięki temu kolor będzie trwalszy, usta wcale się od tego nie zmniejszą i będą wyglądać naprawdę fajnie przez wiele godzin. Na środek ust nałożyłam jeszcze tylko szminko-błyszczyk w odcieniu 08 z Vibo. To jest seria Elixir. I w zasadzie tak prezentuje się moja wersja, poprawna wersja makijażu Ani Rubik z klipu Chleb. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego.